Patrz, pomożemy ci się wspiąć na tamtą ścianę. Okej, okay, pomóżcie mi się w takim razie wspinać na tamtą ścianę, jak to żeście ujęli. 60 na 400. A, i dziękuję wam, panowie. Pomogliście mi bardzo. Ale jak widzicie, przeciwnikami w tym poziomie będą właśnie takie oto stworki. Hehe. 51! Dobrze, dobrze, kurde. Nie pamiętam, czy tyle żyć nawet miałem w oryginalnym Spyro. Znaczy, w oryginalnym Spyro 2 to jestem w stanie tyle żyć zdobyć, ale nie pamiętam, czy w moim let's playu sprzed 4 lat mi się udało zdobyć tyle żyć. Trochę nie pamiętam tego swojego let's play, ale to też nie ma co się dziwić, ponieważ ostatni raz przecież, kurde, go robiłem 4 lata temu z oryginalnego Spyro, więc nie dziwota, że ja nie pamiętam takich rzeczy. Plus to są rzeczy, których tak, nie to, że nie chcę pamiętać, ale tak jakoś nie zwracam zbytnio uwagi na nie tak bardzo, tak szczerze, I guess. Chociaż pewnie po zrobieniu tej sesji, a raczej nagraniu tej sesji, to sprawdzę sobie. Witaj, Spyro. Mogę ci załatwić przejście przez ten most za drobną opłatą. Dziękuję, Spyro. Wreszcie kupię sobie wymarzony domek letniskowy w Wichrzysku. Śmiało możesz iść przez most. Ano i teraz ten Moneybugs sobie przecież kupuje domek w Hurikos. Tak jak to przed chwilą wspomniał. Ja chyba nawet o tym w jakiejś ciekawostce wspominałem. Tak więc, no, widzicie. Jak chce, to niech se tam kupuje, jak go stać. W końcu stać go, no bo hej, wydebił od nas tyle klejnotów, że to byłoby dziwne, gdyby go było nie stać, tak szczerze. Ja tam nie będę w to wnikał, aczkolwiek nie podoba mi się to, że bierze i ciągnie on nas klejnoty. Wiem, że są osoby, co lubią bardzo Moneybugsa. No ja należę do osób bardzo hejtujących Moneybugsa i bardzo chciałabym mu spuścić no, w pierdziel, tak łagodnie mówiąc. Nie lubię strasznie tej postaci. Ja go praktycznie od dzieciaka nie lubiłem i to przez jakby trochę dzieciństwo się utrzymuje u mnie, tak szczerze. Bo serio, nie lubię takich postaci. Ja nie lubię takich typowych cwaniaków. A Moneybugs, mając pieniądze, to tak pokazuje trochę cwaniactwo, że ha ha ha, ja mam kasę i chcę, żebyś mi coś zrobił. Oczywiście za drobną opłatą, ale ja mam kasę, a ty jej nie masz. Mimo że masz, ale mi płacisz tą kasę. Nie lubię takich cwaniaków, tyle powiem. Dzięki, Spyro! Trzymaj się z całej siły i podziwiaj widoki! Myślałby kto, że będą w stanie mnie stąd wyciągnąć bez narażania mojej czaszki na kontakt z dwutonową śnieżką. Masz, weź ten kryształ. Dostałem go za bilety na hokeja. Więc mogę to teraz powiedzieć, ale panie i panowie, chłopcy, dziewczęta, bracia i siostry, koledzy i koleżanki, w tym momencie mamy już wszystkie talizmany z gierki. Serio, już w następnym świecie nie będzie żadnych talizmanów. Nic. Nul. Zero. Wszystko mamy zdobyte. Wszyściutko. I tutaj obawiałem się, że spadnę na sam dół, bo była taka możliwość, aczkolwiek jak widzicie, zdążyłem się złapać. I to jest fajne w Reignited Trilogy, że mimo tego, że powinieneś spaść, to
to tak czy siak jest szansa, że uda ci się jakoś uniknąć tej śmierci. Kurde. Ale mi w nosie jeździ, Jezus Maria. 306 na 400. Kurde. Ja pierdzielę. Okej, powróciłem, więc... Zgubiłem swoją panterę śnieżną. Zająłem się łowieniem ryb, a gdy się odwróciłem, już jej nie było. Mam nadzieję, że Jurka nie pożarły pełzaki. Dobra. Innymi słowy, jak widzieliście przed chwilą, był tutaj kot, który sobie łaził. I to jest kot Jurek. Jurek! Jurek! Gdzie jesteś? A, tu jesteś, Jurek. No, Jurek sobie stoi, a raczej siedzi. Bardzo grzecznie. I musimy go karmić, tak tylko wam powiem. Jurek, tutaj, tutaj dokładnie, tak, tutaj do rybki. Ładnie sobie ją jedz. I teraz, Jurku, prowadź, gdzie chcesz iść dalej. Prowadź, gdzie są rybki. Dobra, tam jest rybka. Więc, Jurku, dostaniesz zaraz rybę. Okej, bardzo dobrze. Zjedz sobie rybkę. Aha, jeszcze jedno, tutaj, dobra. Tutaj jeszcze musimy zahaczyć i on potem się będzie nas już słuchał. Chociaż Jurek wygląda trochę jakby to była ona. O. I chodź. Chodź, 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 chodź grzecznie. Do swojego pana, do swojego szamana Toka. Toka, 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 Toka. Znalazłeś Jurka! Tak się cieszę, że jest bezpieczny! Od teraz obiecuję bardziej na niego uważać! Nie mam przy sobie nic, poza tą okrągłą błyskotką, którą wyłowiłem. Jest twoja, jeśli chcesz. Okej, dzięki, 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 dzięki. Elo. I teraz tak naprawdę zostaje nam ostatni challenge w tym poziomie, jakim jest po prostu, jak sami zresztą widzieliście, te zielone balonowe pajączki. I nimi się zajmiemy. Tak więc nie bójcie żaby. Właśnie udajemy się w tamte strony. Ale najpierw tutaj oczyśćmy sobie teren z klejnotów, które będą po... na podłodze. Bo jednak lepiej chyba klejnoty na początku skosić, niż żeby bawić się w... Ile mi brakuje? Kurde, 50! Gdzie jest te 50? Aha, dobra, tutaj coś mamy. I reszta chyba jest tam, tak jak tutaj jest nam pokazane. Dobra, mamy wszystko. Teraz możemy już zabrać się za orba. Ponieważ talizman mamy, jednego orba też mamy, więc teraz drugiego orba trzeba zdobyć. Kiedyś po tych jaskiniach oprowadzaliśmy turystów, a teraz opanowały je mnożące się na potęgę pełzaki. Jak tak dalej pójdzie, wkrótce opanują naszą wioskę. Myślisz, że mógłbyś się ich pozbyć? Świetnie! Tylko pamiętaj, musisz wyłapać wszystkie, bo jeśli zostawisz choć jednego, to znów się namnożą. Okej, wiem, że gra nazwała je pełzakami, ale jak dla mnie to są pająki, tak szczerze, bo wyglądowo trochę pająki przypominają i nie będę tutaj, że tak powiem, owijał w bawełnę. Dla mnie to są pająki. I tyle w temacie. Dla kogoś mogą być to te pełzaki, jak to gra ujęła, bo ja wiem, że gra ich nazywa właśnie bardzo pełzaki.
Nie! Nie! Uratowałeś nas wszystkich przed tragicznym końcem. Przyjmij te kule jako skromny dowód naszej wdzięczności. Okej, udało nam się. Przyznam, że to było łatwe, tak szczerze. Okej, mamy... Wow, mamy poziom na 100% ukończony, więc... To by było na tyle z tego świata. Możemy już ruszać na bossa, który jest swoją drogą łatwy, mając super ogień, ale ja wam to zademonstruję. Okej, więc ciekawe zakończenie tego poziomu, nie powiem, że nie. Tak szczerze. Dobra robota, Spyro. Teraz, gdy masz już 14 talizmanów, wykorzystaj przewodnik, by sforsować zamek i zmierzyć się z Hubsem. Gotowy? Musisz wskoczyć do dziury w podłodze. Ripto i Hubs czekają poniżej. Mogę ci pomóc. Udało mi się oswoić pterodaktyle z pustyni szkieletów. Każę im podrzucić do środka przedmioty, które pomogą ci w walce. Okej, więc jak widzicie, mamy wystarczającą ilość talizmanów, czyli całe 14, by skopać dupę Hubsowi i Ripto. Mimo, że z Ripto będziemy walczyli w następnym świecie. Taki spoiler! Ale jeszcze jest jedna rzecz, którą muszę wspomnieć, między innymi z tamtym poziomem, który robiliśmy przed chwilą. Mam takie fajne wspomnienia, że praktycznie bardzo lubię soundtrack z tamtego poziomu. Lubię w niego bardzo dużo razy grać, bo bardzo przypominał z wyglądu Skelos Badlands. Zresztą też mój ulubiony poziom z całej tej gierki. No i przyznam szczerze, że lubię klimat Crystal Glacier. Taki fajny. Ale dobra. Koniec, że tak powiem, gadania. Przejdźmy do bossa i do trzeciego świata. Arena Hubsa, nadchodzę. Hubs, a Valar wreszcie jest nasz. Zasłużyłeś na specjalną nagrodę. Hubs, o co chodzi? A, wróżka, proszę. Zjarałeś mi płaszcz! Smoku, zaczynasz mnie solidnie wnerwiać! Pożegnaj się z życiem! Hubs! Obiad! Hubs! Więc teraz tak. Opowiem wam o czterech ciekawostkach w pauzie i zaraz rozpoczniemy konfrontację. To będzie dosyć szybko. Myślę, że się streszczę z tym. Bo chcę co nieco opowiedzieć, a nie chcę robić tego w trakcie walki, bo... No, może być to ciężkie. Więc teraz tak. Muzyka z tego poziomu została zremiksowana w Spyro Enter Dragonfly w walce z Ripto. Utwór Stewarda Copelanda z tego poziomu, zwany także jako Galps Overlock, został użyty jako podkład muzyczny w dwóch odcinkach Farspace. Przepraszam, Farscape. O, dobrze przeczytałem. Najpierw w odcinku zatytułowanym Bone the Be Wild, w scenie, w której Krays ma fizyczną potyczkę przeciwko Scorpsowi, któremu udaje się przygwoździć i ostrzec, że jest lepszym gatunkiem. Nie wiem, jakkolwiek to brzmi, ale tak to przynajmniej na Wikipedii pisze. Ponadto został użyty jako podkład muzyczny po raz drugi w odcinku The Hidden Memory, w scenie ucieczki, w której wszyscy strzelają do siebie. Więc to jest między innymi jedna z tych ciekawostek. Muzyka w tym poziomie jest wykorzystana w niektórych odcinkach Cyber Chase. I muzyka z tego poziomu jest zremiksowana Spyro Enter Dragonfly w walce z Ripto. Więc teraz tak, na czym będzie polegała walka z Hubsem? No on będzie nas między innymi w taki sposób atakował.
i będzie nas strzelał tymi swoimi laserami. I co jakiś czas pterodaktyle będą wypuszczały jakieś takie różne rzeczy, różne takie itemki. I na przykład beczka, to jak widzicie, trafia w Hubsa i Hubs jest... Hubs traci swoją energię zdrowia. Ale ponieważ mamy super ogień, to my go sobie od tak pokonamy. Bez żadnego tutaj kombinowania. Dzięki za uwagę. Spyro, udało się! Ojej, Elora, skąd się tu wzięłaś? Zajrzałam do krainy jesiennych równin. Zamek znów jest wolny. Ani śladu Ripta. Od kiedy tu jesteś? Mieszkańcy Avalaru zaczęli się o wiele lepiej dogadywać. Wiem, jak bardzo marzyłeś o wakacjach. Tyle zrobiłeś dla Avalaru, że chcemy ci się odwdzięczyć. Dlatego też mamy coś dla ciebie. To nic wielkiego. Spodoba ci się. Wow, ale super! Nie przyłączy się? Nie. Chciałabym, ale muszę sprawdzić, co u profesora w zimowej tundrze. Nadal naprawia portal, by odesłać cię do domu. O, brzmi porywająco! Zostanę tu jeszcze chwilę i złapię parę promyków słońca. Hej, gdzie zniknęła Elora? Lepiej jej poszukam. Pokonano Hubs. To była bardzo krótka konfrontacja. Myślę, że znalazłem sposób na dostanie się do Smoczego Świata przez superportal. Kryształ mocy powinien dać nam dodatkową energię. Jeszcze parę obliczeń do odpowiedniej kalibracji. Chyba już mam. Świetnie! Wreszcie wszystko jest gotowe. Potrzebujemy o wiele więcej kul, ale dzięki kryształowi mocy superportal powinien znów zadziałać. O, sądziliście, że udało wam się mnie pozbyć? Rozczaruję was! Przekonałem tego skąpca bankiera, by sprzedał mi parę bomb. Szybko, kryształ mocy! Nawet tego nie próbuj, cwaniaczku! Pozostanie z ciebie tylko popiół. Wreszcie coś w sam raz do mojego berła! Łowco, zrób coś! Już! Hej! Oddawaj to! Cóż, próbowałem. Banda ciapciaków! Najpierw unicestwię was swoim nowym berłem, a potem przemianuję sobie ten świat na Riptonię! Okej, więc mamy oto Winter Tundrę, albo zimową tundrę. Ciekawa cutscenka miała miejsce. Ale okej, pogadajmy sobie z Elorą. Spyro, Ripto wciąż żyje i odciął nam drogę do zamku. Co gorsza, ukradł kryształ mocy potrzebny do superportalu. Okej, więc Winter Tundra. Może tutaj będzie jakaś japońska nazwa, a może nie. Więc opowiedzmy sobie tym razem, zanim opowiem o ciekawostkach, o glitchu, który ma miejsce w tym świecie. Otóż istnieje glitch, który ma możliwość pływania w powietrzu. Wiecie, ten glitch z pływaniem w powietrzu, no. Aby to zrobić, Spyro musi stanąć w prawo od portalu do Atom Plains, który znajduje się w pobliżu areny Ripto, i dwukrotnie skoczyć w prawo wokół góry. Następnie będzie musiał wylądować gdzieś tam u góry.
chyba gdzieś pomiędzy górą, a właśnie tymi oto platformami tutaj. W sensie platformą, no tym oto murkiem. A jeśli się powiedzie, Spyro będzie musiał skoczyć poza granicę, bo jest możliwość zeskoczenia poza granicę.